Okej. Dobry wieczór. Ktokolwiek mnie tutaj będzie słuchał w tej chwili. Zdecydowałam się nagrać mojego pierwszego live'a w życiu z tego względu, że w czasie, kiedy wydarzenia, które teraz się dzieją, każą nam się skupiać wyłącznie na tym, co się dzieje za wschodnią granicą, w tym samym czasie procedowany jest dokument przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Jest to takie ramię przy Światowej Organizacji Zdrowia, które pracuje nad tak zwanym globalnym traktatem pandemicznym. Jest to o tyle niepokojące, że Światowa Organizacja Zdrowia w blisko 80% jest finansowana przez podmioty prywatne. Przez podmioty prywatne, między innymi przez organizację należącą do Melindy i Billa Gatesa, przez Gavi Alliance. Co dalej jest niepokojącego w procedowaniu tego dokumentu, globalnego traktatu pandemicznego, to to, że w 2008 roku zmieniono definicję pandemii i z tej definicji usunięto wskaźnik śmiertelności, zostawiając w definicji pandemii wysoką zaraźliwość, niską śmiertelność, lekki przebieg oraz długi okres zaraźliwości, łącznie z bezobjawowym przebiegiem. Jest to o tyle niepokojące, że opracowywany globalny traktat pandemiczny może doprowadzić do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy będziemy mieli dotychczasowe sezonowe zachorowania, mogą one być określone przez Światową Organizację Zdrowia jako pandemia. I w tym momencie globalny traktat pandemiczny, jeżeli zostanie przyjęty przez państwa członkowskie, będzie pozwalał na to, żeby Światowa Organizacja Zdrowia była organizacją, która będzie miała większe uprawnienia niż nasz minister zdrowia czy nasz rząd. Globalny traktat pandemiczny ma być dokumentem, który będzie prawnie wiążący dla każdego kraju członkowskiego. Co jest niepokojące, że w pracach nad tym traktatem bierze udział sześć państw reprezentantów, podczas gdy w samej Światowej Organizacji Zdrowia państw członkowskich jest ponad 190. Co jest niepokojące? Wśród państw reprezentantów, wśród tych sześciu państw, nie ma Polski. Globalny traktat pandemiczny niepokoi spore środowisko naukowe, niepokoi wiele osób z zakresu prawa. Z tego względu, że będzie on gwarantował nadrzędność wskazań Światowej Organizacji Zdrowia nad prawami narodowymi, nad naszymi regulacjami wewnętrznymi, nad konstytucją. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że oddajemy swoją suwerenność. Nasza konstytucja pozwala na to, ponieważ artykuł 90 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi wprost, że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Jednocześnie artykuł 5 naszej Konstytucji daje nam możliwość wyrażenia sprzeciwu jako społeczeństwo. Abstrahując od tego, czy przyjęliśmy preparat, czy nie przyjęliśmy preparatu, warto, żebyśmy mieli dzisiaj podzieloną uwagę, ponieważ uwaga większości społeczeństwa, nie tylko w Polsce, skupiła się na sytuacji za granicą, naszą wschodnią. Natomiast w tym czasie Światowa Organizacja Zdrowia proceduje bardzo niebezpieczny dla nas dokument, globalny traktat pandemiczny. Także bardzo Was proszę, przekazujcie tą informację dalej, tak żeby każdy wiedział, z czym to się je, co to oznacza.
Jeżeli macie jakiekolwiek informacje na ten temat, bardzo Was też proszę, żebyście przesyłali mi je, podsyłali mi tutaj na moje konto. I jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tym tematem, którego uważam nie powinniśmy bagatelizować, bo w grę wchodzi przyszłość naszych dzieciaczków. Jak wejdziemy chociażby na stronę internetową jednego ze sponsorów Światowej Organizacji Zdrowia, Gavi, tam znajdziecie artykuł z połowy ubiegłego roku, gdzie już zakłada się, że po pandemii COVID będziemy mieli kolejne pandemie. Jeżeli globalny traktat pandemiczny zostanie przyjęty przez państwa członkowskie, a z ponad 190 państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia, 2/3 powinno opowiedzieć się za przyjęciem tego traktatu. Wtedy będzie on wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Bardzo Was proszę, żebyście, jak macie jakieś informacje, przesyłali mi je. Natomiast jeżeli jesteście sami zainteresowani zgłębieniem wiedzy w tym temacie, jakie to niesie ryzyko dla nas, to odsyłam Was do strony Krytykacz Naukowy, blogspot.com. Tam są aktualne informacje wrzucane przez osoby, które zaangażowały się w ten temat, dla których globalny traktat pandemiczny nie jest zwykłą umową międzynarodową, tylko jest to bardzo duże zagrożenie dla suwerenności każdego państwa. Uff, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Trochę to było stresujące, pierwszy mój live, ale naprawdę temat jest warty tego, żeby gdzieś dalej go puszczać i przełamywać swój strach, nawet jeżeli on jest. Także podzielcie swoją uwagę na to, co się dzieje na wschodzie, ale również na to, co za kurtyną robią globaliści, globaliści generalnie, tak? Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną.